Cześć, jestem Adrian i dzisiaj tak sobie pomyślałem, że skoro niedawno oceniałem książki po ich pierwszych zdaniach, to może teraz ocenimy ich dedykację? Jak możecie zobaczyć, jest tutaj ta sterta książek, mamy ich 15, wszystkie wybrała nam Zosia Give Me Books, tak więc bardzo Ci dziękujemy mocno za rozrywkę na ten film. Mam nadzieję, że rozrywkę. Zobaczymy. Anyway, mam nadzieję, że to nam fajnie wyjdzie i jeszcze nie powiedziałem jednego. Będę oceniał wszystkie te dedykacje w taki sposób, że jak dam na jedno miejsce, to już nie mogę zmienić. Tak więc wiecie, wiecie o co chodzi. Zdejmijmy sobie to tu troszkę. Boże, jaki burdel. Notatki, żeby to wszystko zapisywać, są otwarte, tak więc możemy zaczynać. I na pierwszy rzut pójdzie książka Battle Royale, ponieważ w ostatnim filmie z ocenianiem po pierwszym zdaniu nie poszło jej zbyt dobrze, więc może teraz będzie lepiej. Otwieramy tę potężną księgę, mam zakładkę. Jakby ostatnio też sobie przypomniałem o niej na filmie i się jarałem i teraz znowu ją odkryłem i jaram się tak samo, tak więc. Poświęcam wszystkim ludziom, których kocham, chociaż być może nie będą mi za to zbyt wdzięczni. Całkiem mi się to podoba, ale też jakoś mocno tak strasznie nie dociera do mnie. Wdzięczność to trudny temat, w każdym razie wydaje mi się, że damy to na miejsce piąte. Pisu, pisu. Teraz cykniemy sobie naznaczone złotem. Ja ogólnie w tej książce jestem na stronie 32 i to był naprawdę mega dobry początek, ale nie mam ostatnio czasu, żeby ją przeczytać, więc zobaczymy. Ale dedykacji nie pamiętam, tak więc uwaga. Dla mojego ojca, który nauczył mnie marzyć, dla mojej mamy, która nauczyła mnie spełniać marzenia i dla mojej siostry, która przez cały czas mnie wspierała. That was cute! Uważam, że to serio było cute. Kurde. Ale mimo wszystko chyba dam to na czwarte miejsce, bo wierzę, że jeszcze wśród tych 13 książek może pojawić się naprawdę potężna perełka. Tak więc czwarte miejsce. To może teraz coś, co kocham i pojawia się to u mnie bardzo często w filmach i w ogóle w moim życiu i wszędzie. Duna. Niestety nie do końca w tym ładnym wydaniu, no ale przemilczmy to. Boże, oby to była dobra dedykacja. Okej, jest długa. Ludziom, których trudy wynoszą ponad ideę w królestwo tworzywa rzeczywistości, ekologom krain bezwodnych, obojętnie gdzie i kiedy działają, niniejszy przyczynek futurologiczny w pokorze i z podziwem dla ich pracy poświęcam. Oj, Herbert, po języku widać, że ty stary dziadzy. 1965, no. Oczywiście bez obrazy, nie żebym miał coś do starych dziadów, no, no, no. Ale muszę to przeczytać jeszcze raz. Jezus, no nie wiem, to zdanie jest naprawdę ładne, ale jednocześnie jest jakieś trudne. Nie wiem, gdzie to dać. Bardzo podoba mi się ten szyk, że wiecie, nie, że poświęcam tym i tym, tylko tym poświęcam. Bardzo lubię w tej dedykacji taką wszechczasowość. Wiecie, to obojętnie gdzie i kiedy. To było w 65, to było naprawdę dawno temu. Więc jakby to jest taka dedykacja też dla wszystkich ludzi żyjących teraz i przed nami i po nas, więc nie wiem, cute. No dobra, dam trzecie miejsce, ale obawiam się, że robi się naprawdę ciężko, bo zostają nam miejsca powyżej pięciu i pierwsze i drugie, tak więc to może teraz mój ostatni zachwyt, czyli sześć szkarłatnych żurawi. Ta książka zasługuje na 2 sekundy z ASMR. I teraz zobaczymy, na które miejsce zasługuje jej dedykacja. Charlotte i Olivia, za to, że jesteście moją najwspanialszą przygodą. Jesteście moją radością, moim cudem, moją miłością. Okej, to takie proste i urocze, jednakże nie do końca dla mnie, tak więc myślę, że miejsce 13. No dobra, skoro był mój zachwyt, to może teraz książka, która troszeczkę mnie zniszczyła. Crave, pragnienie. O Boże, nie mam pojęcia, co tu może być, ale a, nie mógł się doczekać. Dla moich chłopców, którzy zawsze we mnie wierzyli, oraz dla Stefani, która pomogła mi uwierzyć w siebie na nowo. Tak w sumie to kolejna taka typowa dedykacja, więc myślę, że może 14. To teraz głębia Challengera i wydaje mi się, że tutaj może być coś mocnego, bo w posłowiu właśnie było troszeczkę wspomniane o synu i może dedykacja też coś nawiąże? Zobaczymy. Zosia chyba chciała nas tym sprankować. Dla doktora Roberta Woodsa. Nie no, piękna dedykacja. Naprawdę wspaniała. Tak więc, no cóż. 15. miejsce. Gratulacje! I teraz coś, co wydaje mi się, że może być bardzo ładne. Golden Boys. Nastoletniemu Philowi, który na księgarskich półkach zawsze szukał samego siebie. Choć ciut późnawo, to wreszcie tam jesteś. Okej, okay, I like it, dlatego że to jest takie I made it moment. Po prostu trochę to zajęło, ale się udało, więc. Taki hołd samemu sobie. I like it, serio, bo to takie trochę ego top, ale jakby nie do końca, bo wiecie. No nie, po prostu to jest super. Tylko, że z tych takich najlepszych miejsc zostało nam pierwsze i drugie. Dobra, to leci na drugie miejsce. Mam nadzieję, że na jedynce jeszcze się coś pojawi. To co? Pora na patronat TikTok Book Club? Duchy, których nie chcemy zapomnieć. Totalnie nie pamiętam tej dedykacji, więc. Oby była dobra. Dla Suzan, mojej mamy, która jako pierwsza nauczyła mnie, jak goić rany. Kocham cię.
Bałem się, że to będzie naprawdę zła dedykacja, ale podoba mi się ona. Jakby gojenie ran to jest ważna lekcja i to też nie jest taka sprawa prosta. Nie jest to dedykacja na pierwsze miejsce, ale taki najszybszy termin, na który możemy cię umówić, droga książeczko, to miejsce szóste. No dobra, to co? Lecimy z Coho! It Ends With Us, czyli książka, którą lubię, tak więc zobaczymy, co mamy w dedykacji. Mojemu ojcu, który bardzo się starał nie być potworem i mojej matce, która dopilnowała, żeby nie było nas w pobliżu, kiedy się nim stawał. O nie! Ej, to jest naprawdę dobra dedykacja. Co ja zrobię teraz? O Jezu, ej, to mnie zgniotło. To jest pierwsze miejsce, ale obawiam się, że te książki, które tutaj na mnie czekają, też mogą być naprawdę mega mocne, tak więc. No dobra, lecimy. Pierwsze miejsce dla It Ends With Us. Co jest grane? It Ends! O Jezus! Zostały nam tylko miejsca od 7 do 12. No to teraz książka, którą bardzo lubię, czyli Miasto Duchów Wisłab. Uwaga! Dla miasta, które strzeże mych kości. To było tak dobre! Ej, nie! O Jezu! To jest taka trochę dedykacja w przyszłość, wiecie, że po śmierci, tam gdzie będzie leżała Wisła, jej kości i to miasto będzie... Z bólem serca wychodzi na to, że to jest siódme miejsce, ale moim zdaniem to jest top 3. Oh my god. Ale to było dobre. No to teraz spadochrony. Błagam, żeby ta dedykacja była słaba, bo ja już po prostu jestem zniszczony. Dla tych, którzy mi nie wierzyli, przez waszą decyzję rozpadłam się na milion kawałków. I dla tych, którzy odważyli się wyznać prawdę, złożyliście mnie z powrotem w jedną całość, mimo że wydawało się to niemożliwe. Zdecydowanie jest to dedykacja, która zyskuje na wartości po zaznajomieniu się z treścią tej książki. Tak więc. Słuchajcie, no już łatwiej nie będzie, więc damy temu miejsce po środku. Dziesiąte. Zostały cztery książki. Gdybym miał obstawiać, która będzie miała najsłabszą dedykację, to powiedziałbym, że będą to zwykli śmiertelnicy, ale mogę być bardzo zaskoczony, tak więc sprawdzamy. Tacie, niezwykłemu gawędziarzowi, dziękuję za spacery po lesie. I mamie, która wciąż się o mnie troszczy. Chciałbym być choć w połowie taką matką jak ty. Słodziaśny, ale czy mnie ruszyło? No nie bardzo. Tak więc dwunastka, pa! To teraz ciśniemy Only Mostly. Dedykuję tę książkę wszystkim tym, którzy troszcząc się o innych, zapomnieli zatroszczyć się o siebie. Wasze potrzeby także są ważne. Okej, to jest dedykacja typu istotne i ważne i naprawdę są osoby, którym czasami potrzebne jest to usłyszeć. Jednakże ja do nich za bardzo nie zaliczam się, dlatego damy jej miejsce 11. I zostały moje dwie miłości i już ubolewam, bo jedna będzie miała miejsce 8, a druga 9. Chyba zaczniemy od Elif Shafak. Kto nie poznał chilijskiego lasu, ten nie zna naszej planety. Z tej ziemi, z tego błota, z tej ciszy wyrosłem, by wędrować i śpiewać po świecie. Wyznaję, że żyłem. Okej. Pablo Neruda. Okej. To o krew woła, mówią. Krew krwi pragnie. Gadały drzewa, chodziły kamienie. William Shakespeare Macbeth. To wcale nie była dedykacja, to były jakieś cytaty. A ja już miałem takie nie no ładne, ładne, fajne, ale takie mało dedykacyjne. Teraz czytam prawdziwą dedykację. Imigrantom i uchodźcom na całym świecie, wyrwanym z korzeniami, przesadzonym, odciętym od korzeni oraz drzewom, które zostawiliśmy za sobą, zakorzenionym w naszej pamięci. Ładne, ale z okazji, że zostały tylko dwie książki, to przeczytamy sobie jeszcze Arystotelesa i Dantego i wtedy dopiero zdecydujemy, która będzie miała to miejsce wyższe. Am I gonna cry? Wszystkim chłopakom, którzy musieli nauczyć się grać według innych zasad. Robimy na jakimś Fame MMA. And the winner is... Po prostu to zdanie jest prostsze. I ta jego prostota do mnie jakoś potężnie dotarła. Tak więc Elif Shafak, baby, I'm so sorry. Ej, to był serio fajny filmik. Ja bawiłem się świetnie. Tak się prezentuje lista naszych miejsc od 1 do 15. Nie było łatwo, ale wydaje mi się, że jest całkiem legitna, chociaż ten środek przełożyłbym bardziej naprzód. Ale nie ukrywam, że jednak It Ends With Us naprawdę mnie rozwaliło tą swoją dedykacją i uważam, że była wspaniała, świetna w punkt i taka po prostu chwytająca, rozrywająca i emocjonalna. Nie wiem, naprawdę do mnie dotarła. Taka matczyna miłość i właśnie dbanie o te dzieci. O, potężne. Tak więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za ten filmik. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to dajcie znać w komentarzach, coś pomyślimy. Wiecie, książek mam jeszcze wiele, tak więc i dedykacje się znajdą. W opisie standardowo znajdziecie linki do mojego Instagrama, TikToka oraz Goodreadsa. Zapraszam Was wszędzie. No i co? No i cześć, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie.